Nawet 100 tysięcy młodych ludzi z całej Europy może wziąć udział w sobotnim spotkaniu na Legnickich Polach pod Bramę Ryby. Już dziś zjechali wolontariusze, szykują sektory, punkty medyczne i wyznaczają drogi. Na polach pracują głównie maturzyści i studenci. Przyjeżdżają z całej Polski, niektórzy co roku. W tej chwili przygotowujemy wokół ryby i sektory, aby wydzielić miejsca dla przyjeżdżających pielgrzymów. Wczoraj padało bardzo i to trochę utrudnia przygotowania, ale mam nadzieję, że pogoda będzie lepsza. Modlimy się o to. Robimy dużo rzeczy ogólnie. Deszcz trochę przeszkadza, no ale cóż, trzeba robić. Wolontariusze pracują nawet w deszczu. Przed apelem sporo jest do zrobienia. Do soboty wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. Trzeba wyznaczyć sektory, nanieść punkty medyczne, zabezpieczyć to na przyjazd ogromnej ilości ludzi, żeby to spotkanie przebiegało bezpiecznie, ale też i sprawnie. Rok po roku prace idą coraz sprawniej. Wiadomo, doświadczenie. Jesteśmy podzieleni na grupy, każdy za coś jest odpowiedzialny i każdy coś tam dostaje dziennie zadania, dziennie się z nich rozliczamy. Jedna grupa, drugiej pomaga, żeby wszystko było jak należy, dograne na czas. Teraz na polach pracuje ponad 20 osób. Organizatorzy liczą, że z dnia na dzień będzie ich coraz więcej. Na Lednicę trafiły też pierwsze pamiątki, które dostaną pielgrzymi. To 100 tysięcy sztuk butelek na wodę święconą.